Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam dla was kilka ciekawych informacji. Mianowicie w końcu został zapowiedziany nowy serwer międzynarodowy 60. No i jego zapowiedź wzbudziła naprawdę ogromne kontrowersje, dlatego że jak sami możecie przeczytać, no to został on zapowiedziany jako ostatni serwer międzynarodowy. Oprócz tego tutaj mamy ten dopisek, że po raz ostatni będziemy mogli zająć jakieś tam topowe rankingi w sali chwały, więc no tak jak mówię, taka zapowiedź wzbudziła naprawdę ogromne kontrowersje wśród graczy, no bo zaczęli się oni zastanawiać, dlaczego jest to ostatni serwer, czy już nie będzie nowych światów, jak to teraz będzie wyglądać. No i dostaliśmy pewien update, jeżeli chodzi właśnie o tą zapowiedź, no bo twórcy zauważyli, że tak jak mówię, bardzo dużo graczy zaczęło się zastanawiać, jak to teraz będzie, i tak jak mówię, dostaliśmy pewien update, który wam zaraz przedstawię, o co dokładnie chodzi. No i oprócz tego oczywiście mamy piątek i od godziny 16 mamy dostępny nowy loszek, mianowicie tutaj trzecią ligę superbohaterów. No i wiadomo, jak co piątek od 2 tygodni zaprezentuję wam, jak ci przeciwnicy wyglądają, ile dają expa w strefie światła, ile dają expa w strefie mroku, no i generalnie jak ten nowy loszek się prezentuje. Także na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Wiem, że ten odcinek pewnie zrobi dużo wyświetleń, także nie zapominajcie o kliknięciu tej łapy w górę, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie. No i w komentarzach możecie pisać w zasadzie co tam tylko chcecie, co w ogóle sądzicie o tej zmianie, jeżeli chodzi o serwery, co sądzicie o tym nowym lochu, oczywiście wasze nawiązania, których się domyślacie, powiedzmy, jeżeli właśnie chodzi o przeciwników w tym nowym lochu, co tam tylko chcecie, to możecie pisać. No i co, chyba sobie zaczniemy od tego tematu, tego nowego serwera, no bo oczywiście masa osób czekała na to, żeby ten serwer 60 został wreszcie zapowiedziany. Ja już tam troszkę wcześniej wiedziałem, kiedy on będzie, wiadomo, no ale oczywiście nie mogłem nic zdradzić, więc musiałem czekać na oficjalną zapowiedź. No i jak widzicie, będzie on 18 listopada, także tak naprawdę za tydzień. Od poniedziałku, od godziny pewnie 16 będzie można już zakładać swoje konta. Polecam to zrobić wcześniej, jeżeli ktoś chce grać, bo wiadomo, dostanie się wtedy więcej grzybków za to potwierdzenie konta niż normalnie, ale co do jeszcze serwera 60, to nagram osobny odcinek, gdzie po prostu powiem wam, jakie są moje plany na ten serwer. No ale właśnie, jak widzicie w zapowiedzi, jest ona po angielsku, no ale nic tutaj trudnego nie ma, no to napisali nam, że jest to ostatni serwer międzynarodowy 60, no i to co wam już powiedziałem wcześniej, tak samo tutaj, że jest to ostatnia okazja do tego, żeby zająć jakieś tam topowe pozycje w sali chwały. No i tak jak mówię, masa osób zaczęła się zastanawiać, o co chodzi. Na początku Leander od razu sprostował, praktycznie tam kilka minut po wypuszczeniu tych newsów, no bo one wyszły dzisiaj o godzinie 13, że nowe światy będą normalnie wychodzić, że to nie jest tak, że już nigdy nie będzie nowego serwera, tylko że one będą normalnie wychodzić, ale w jakimś tam nowym systemie i generalnie jakoś zmienione, że to jest ostatni serwer, który wychodzi takim, powiedzmy, starym systemem. No ale oczywiście nikt nie wiedział, o co dokładnie chodzi i w dalszym ciągu do końca nie wiadomo, ale to zaraz do tego przejdę. Natomiast Leander również tam nam napisał, że w poniedziałek będziemy mieli wszystkie informacje, jakie powinniśmy mieć, czyli po prostu w poniedziałek, pewnie tam przy okazji startu tej prerejestracji, napiszą nam, o co dokładnie chodzi z tym, że to jest właśnie ostatni serwer. No ale mówię, masa osób zaczęła pytać, pingować ich tam i tak dalej, no i pojawił się taki oficjalny statement, który w tym momencie widzicie na ekranie, czyli generalnie chodzi o to, tutaj sobie można zatrzymać, przeczytać, ale w skrócie, będzie to ostatni serwer międzynarodowy, natomiast teraz serwery od stycznia będą tak jakby podzielone na kontynenty. No i w sumie to jest dość logiczne, można by powiedzieć, w sensie takim, że dużo gierek tak działa, że po prostu ma tam jakieś serwery kontynentalne, na przykład, nie wiem, League of Legends tam ma serwer West, EUNE, tam jakaś Ameryka i tak dalej, no wiadomo, jest to podzielone na kontynenty, więc jestem po prostu ciekaw, jak oni to tutaj rozwiążą, no bo mówię, więcej informacji będzie w ten poniedziałek, tak że musimy przez weekend czekać i tylko się domyślać. No ale jeżeli chodzi o kontynenty, no to co? Teraz na przykład, nie wiem, będziemy mieli serwer pierwszy europejski, serwer pierwszy amerykański, te numerki będą lecieć od nowa, nie będzie serwera 61, skoro 60 to jest ostatni. Nie wiem, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc.
No ale tak czy inaczej, to jest to na pewno bardzo, ale to bardzo ciekawe. No i zobaczymy, co wymyślą, no bo jeżeli numeracja będzie startować od nowa, no to w sumie śmiesznie, no ale też, no nie wiem, no tak dziwnie, w sensie, no na przykład, nie wiem, zakładam, że takie serwery europejskie, no to będą tak samo żywe jak serwery w tym momencie międzynarodowe, no ale na przykład, nie wiem, jakaś tam Azja, czy tam jakaś Ameryka, czy coś, no to raczej nie będzie jakoś tam bardzo rozchwytywany serwer, więc po prostu jestem ciekaw, jak oni to rozegrają, no ale taka zmiana, jeżeli chodzi o serwery międzynarodowe, ma nastąpić, więc spokojnie, nowe serwery będą wypuszczane regularnie, podejrzewam, że tak jak teraz, około tam 1 na 6 tygodni plus minus, no bo to jest po prostu łatwy pieniądz dla twórców, więc no tu logiczne, że opłaca im się po prostu te serwery otwierać, więc nie zaprzestaną tego robić, no ale właśnie coś takiego będzie się działo, także jak w poniedziałek się już dowiemy w ogóle, o co dokładnie chodzi, to pewnie też wam na ten temat nagram film, bo tak jak mówię, sam jestem ciekaw. Dobra, to już sobie możemy schować, cyk. No i co? I lecimy teraz do tego nowego lożku. Trzecia Liga Superbohaterów, już wiem mniej więcej, jacy są przeciwnicy, dlatego, że o godzinie 16 mnie nie było w domu, więc nie mogłem wam od razu tego nagrać, także już tam widziałem co niektórych, no ale oczywiście sprawdzimy sobie, jak to dokładnie wygląda i ile daje expa, bo to też już mam policzone, no ale pokażę wam, dlatego, że to jest trzeci loch w tej kolejności tych nowych 5 lochów otwarty, czyli no teraz będzie tylko lepiej. Z tego co wiem, już on daje naprawdę fajne ilości expa, no a potem już, tak jak mówię, będziemy mieli coraz to lepsze te lochy, dlatego że tutaj mamy kolejny, to pewnie będzie czwarty, no i ten ostatni to w ogóle nie dość, że będzie giga mocny, podejrzewam, że już na tym wojowniku nie damy rady go zrobić, może tam ewentualnie w strefie światła, no to raczej w strefie mroku będziemy mieli problemy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać, no ale właśnie ten loszek, tak jak mówię, trzeci tutaj w kolei, daje już naprawdę fajne ilości tego expa, no bo tutaj mamy ten smoczy skarbiec, to była 13, potem jeszcze mamy dom strachu, potem mamy 13 piętro, no i dopiero to, także no już troszeczkę dalej powiedzmy, no i okej, lecimy, mamy przeciwników, znam już kilka nawiązań, to jest to, tam mi też pisaliście w ogóle na Discordzie pewne nawiązania, ale możecie pisać w komentarzu również, czy, bo widziałem w ogóle, że są duże problemy, nie, w sensie nie ma tych takich najbardziej OG superbohaterów, czyli tam jakiś, nie wiem, Spider-Man, jakiś tam Kapitan Ameryka chyba jest, Iron Man chyba jest, ale tak czy inaczej nie ma takich, powiedzmy, oczywistych nawiązań, więc możecie również w komentarzach pisać, który przeciwnik jakiemu superbohaterowi odpowiada. No a my lecimy, pierwszy przeciwnik, poziom 280, od razu Maguś. Oj, zobaczcie, nawet nie zwanshotowany, no za dużo nam on tutaj nie bije, no ale tak czy inaczej... No dokładnie, 121 milionów, no i pierwszy przeciwnik 55 milionów expa, więc no całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że w tym smoczym skarbcu, no to nie wiem, który tam, 7, 8, 9, jakoś pod koniec tyle dostawaliśmy, więc no nie ma co gadać, lecimy dalej. Teraz mamy pana prześwietlacza, okej, możemy go tutaj ubić, nie będę próbował zgadywać, bo nie chcę się ośmieszyć, szczerze mówiąc, więc jak coś będę pewien, to wtedy wam będę mówił, co ja tam, powiedzmy, myślę, ale jak nie jestem pewien, nie mam w ogóle nic w głowie, albo tam mam jakąś głupotę, to lepiej tego po prostu nie mówić, tak jak mówię, lepiej jak wy po prostu w komentarzach napiszecie, na przykład jeżeli chodzi o ten smoczy skarbiec, to co już mówiłem chyba we wczorajszym odcinku, to były osoby, które zgadły każdego smoka, w sensie wiedziały każdego smoka, do czego jest nawiązaniem, nie, więc tu w ogóle jestem pod wrażeniem, no ale to trzeba naprawdę bardzo dużo jakichś tam filmów, seriali i innych rzeczy oglądać, żeby coś takiego wiedzieć. Dobra, teraz mamy tropiciela, to Alet, poziom 286, zobaczmy, zwiadowca. No tutaj oczywiście te grafiki też są bardzo, bardzo ładne. Zawiodłem się, bo nie ma Spidermana, nie? W sensie ja tak liczyłem po cichu, z racji tego, że bardzo, bardzo lubię Spidermana, to liczyłem na to, że w końcu tutaj wrzucą gdzieś tego Spidermana właśnie do gierki, no i może w przyszłości jakiś, nie wiem, motyw Marvela w legendarnym lochu albo coś takiego, no ale niestety tego Spidermana nie ma. Dokładnie, i to jest pierwszy przeciwnik w ogóle, którego znam, to jest oczywiście Iron Man, tutaj się nazywa Człowiek Żelazko, no ale tu ciężko nie zauważyć, no bo mamy ten, to takie kółeczko w środku tam, w sensie no, ta jego zbroja i tak dalej, więc no, to akurat jest dość obvious, także dobra, Iron Man, jeżeli chodzi o Shakesa, jest wojownikiem, nazywa się Człowiek Żelazko, w ogóle w angielskiej wersji on się chyba jakoś inaczej nazywa, w sensie, nie wiem, czy angielska wersja to nie jest po prostu Iron Man, tak szczerze, chociaż nie jestem przekonany, poczekajcie, a nie, to jest Galaxy, a nie, nie, nie to, o tu, aha, on nam się nie pojawił, musimy kliknąć,
Kurde, zniknął mi, naprawdę, chciałem wam po prostu pokazać, ale widzę, że mi zniknął. No damy radę to odratować oczywiście tym specjalnym trikiem, ale tak czy inaczej... O, jest, dokładnie, Iron Man, okej, czyli tutaj nie ma jakiejś dużej filozofii. Tu mamy tego 1000 Punchmana, dokładnie, to też w sumie tak myślałem, że to o niego chodzi. To w sumie w angielskiej wersji mamy pewne podpowiedzi, co by nie mówić. No i tu mamy tego Mr. X-Ray, no ale dobra, przełączamy z powrotem na polski, żeby na pewno widzieć, jak to wygląda po polsku. Okej, teraz pochmurniak zwiadowca, no lecimy dalej. Powiem wam oczywiście na samym końcu, bo tutaj sami widzicie, ile tego expa dostajemy, ale na samym końcu wam powiem, ile dostaliśmy dokładnie z każdego przeciwnika w tym lochu. Lecimy dalej, teraz mamy niewidzialną kobietę. Niewidzialna kobieta to jest chyba takie nawiązanie do tej babeczki niewidzialnej z Fantastycznej Czwórki, jak się nie mylę. Tutaj mnie możecie poprawić, jeżeli głupotę powiedziałem, ale tutaj jestem, powiedzmy, że prawie pewien, że to jest to. Kto to w ogóle jest? To był wojownik. Dobra, w ogóle nie mamy, kurczę, tych nowych klas, nie? W sensie zastanawiam się, może nam tutaj wrzucą, albo może na sam koniec jakieś nowe klasy dostaniemy, no ale w tych pierwszych lożkach, może właśnie dlatego, że to są pierwsze lożki na taki early game, no to mamy tylko i wyłącznie trzy podstawowe klasy. Lecimy dalej, teraz mamy cukierko człowieka. Ja sobie może odpalę od razu tą ilość expa, żeby mieć pod ręką. No ale mówię, no expik już jest naprawdę, naprawdę fajny. W ogóle chyba dzisiaj, to taki spoiler mały, uda nam się na tym wojowniku wbić 500 level. To, no zobaczymy, ale tak mi się wydaje. Kapitan Kofeina, no właśnie. Czy to nie jest Kapitan Ameryka? Nie jestem pewien. W sensie nie wiem, czy to jest do niego nawiązanie, czy też nie. No ale tak jakoś podobnie wygląda. Mogę się mylić, tak jak mówię, piszcie wy, co wy tam uważacie. No ale wydaje mi się, że to właśnie jest nawiązanie do tego Kapitana Ameryki. Chociaż no z tej grafiki nie za bardzo pasuje, nie? W sensie nie wiem, ciężko określić. No i teraz kolejny, tutaj mamy zapominalską pięść. Nie wiem, do czego nawiązanie z tą pięścią, bo z tego, jak on się nazywał? Supermana, o. Supermana oglądałem bardzo dawno temu, jak byłem jeszcze mały, no ale taką posturę, jak widzicie, no to on tego Supermana dość mocno przypomina, więc wydaje mi się, że to jest nawiązanie do Supermana, no ale zobaczymy. To jest w ogóle maguś. No w sumie Superman latał, to trochę tak magicznie bym powiedział, no ale nie ma co tu się aż tak doszukiwać takich nawiązań, że nawet klasa będzie podobna. Tu już mamy 82 miliony expa, lecimy dalej. No i na sam koniec zwiadowca, więc bossa w tym lochu, za bossa, w sensie Kapitan Poniedziałek, to jest, tak jak mówię, zwiadowca, 310 poziom i zobaczmy, no tu też powinno pójść szybko. Te odporności w ogóle wydaje mi się, że trochę robią, w sensie zauważcie, że my nie bijemy tak dużo co niektórym tutaj. Oj, okej, mamy osiągnięcie odblokowane, liga niekompetencji, ukończ trzecią ligę superbohaterów w strefie światła. No i co? Fajnie, nie? Fajnie, 90 milionów expa, co ja mam w broni? Ja mam w broni ogień, dobra. No i ile to nam dało łącznie expa? Możecie pewnie się zapytać. Niecałe 700 milionów, dokładnie 698 milionów expa za strefę światła, więc no powiedzmy, że ponad dwa takie lochy po 300 milionów expa, zresztą no to oczywiste, no ale troszkę nam tu dało, nie? Pół levela na takim giga wysokim poziomie, tam 393 w górę dostaliśmy, więc myślę, że nieźle. Okej, teraz lecimy sobie do strefy mroku, kluczyk oczywiście z odcieniem tej strefy mroku, tak jak mówię, no i teraz sobie przechodzimy tutaj i zobaczymy, czy tym razem po raz kolejny barbar wszystkich ubije, bo to też jest w sumie ciekawe. No ta graficzka w sumie, czekajcie, jak to tu wygląda, no ta niebieska jest akurat ładniejsza, w sensie przy tym smoczym skarbcu mi się bardziej podobała ta w strefie mroku, ale jeżeli chodzi o strefę światła, no to jednak tu mi się bardziej podoba, bo jest taka błękitna, coś takiego, tutaj to jest takie bardziej ciemne, no ale w końcu strefa mroku, także nie ma co się dziwić. Lecimy, zobaczmy, no tu już widzimy, że tylko i wyłącznie barbar był potrzebny. Więc spoko. No i zobaczcie, pierwszy przeciwnik 220 milionów expa, więc no fajnie, fajnie, fajny ten expik zaczyna się robić. No i tu zdecydowanie dzięki temu, jak tam jesteśmy na jakiejś postaci, na której stopujemy lochy i tak dalej, no to te 5 nowych lochów i w strefie światła i w strefie mroku da nam naprawdę dużego boosta do poziomów. Lecimy dalej, mamy oczywiście pana prześwietlacza, no tu wojownik na wojownika, więc barbar tym bardziej nie powinien mieć żadnych problemów. W ogóle no chyba nie będzie miał z nikim, tak mi się przynajmniej wydaje, 240 milionów expa, ale to jeszcze sobie zobaczymy.
niektórzy widziałem, że dzielą w ogóle odcinki, tam najpierw robią strefy światła, najpierw robią strefę mroku, no ale kurde, no tak się rozdrabniać, to wydaje mi się, że mija się to z celem, zwłaszcza, że no niestety robiąc ten loch na takim wysokim poziomie, nie mamy zbytnio jakichś dużych emocji, nie? No w sensie wszystko póki co pada na hita. Widziałem, że właśnie tam w komentarzach pod jakimiś postami na Instagramie Shakesa dużo osób narzekało, że właśnie to są takie lochy, które po prostu są, no tak jak mówię, na hita, nie? W sensie wiadomo, 10 grzybków, czy tam nawet 9, bo pierwsza próba darmowa, no i ten loszek już jest zrobiony, no ale odpisali tam twórcy, że dana osoba, co pisała taki komentarz, powinna poczekać na ten ostatni loch, dlatego, że ten ostatni loch, skoro tak piszą, to podejrzewam, że to będzie giga wysoki poziom, no i jednak znowu będą tam jakieś 700 levele dopiero go ubijać, przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, teraz mamy zwiadowcem, mamy tego pochmurniaka, no i zobaczcie, pochmurniak już nam dał 300 milionów expa, to już jest poziom 394, to jest piąty, czyli piąty przeciwnik już nam daje tego fulla, no i to co wam powiedziałem, już sobie na dzisiejszym odcinku wbijemy ten poziom 500, więc jak ktoś tam widziałem w komentarzach narzekał, że na wojowniku nie dobiłem 500, tylko go szybciej porzuciłem, no to właśnie w tym momencie to robimy. Ok, kolejny pokonany, mamy pełny ekwipunek, ale to możemy posprzedawać, bo i tak oczywiście nam się za bardzo nie przyda, wojownik jest tylko i wyłącznie testowy do tych nowych loszków właśnie. Czekajcie, gdzie to jest? To jest tutaj, okej, okay. Wredna wiedźma, o kurcze, zobaczcie, już już barbar nie, a dobra, nieważne. Jezu, ale jestem dzbanym, sorry. Zaatakował mnie ten loch. Nie wiem czemu, jak wchodzę do strefy mroku, to zobaczcie, ta wredna wiedźma mi się sama na tą wiedźmę mi najeżdża. Nieważne, myślałem, że już barbar nie wystarczył, no ale jednak w dalszym ciągu tylko i wyłącznie barbar nam jest potrzebny do tego. Cukier kłoczek, zwiadowca, okej, okay. No i standardowo 300 milionów expa, no to już im te poziomy rosną, więc no już każdy po tym 393 będzie dawał właśnie 300 milionów expa, więc tu mamy Magusia, to tym bardziej bez problemu, troszkę już zabrał temu barbarowi, kapitan kofeina, no ale nie za dużo. Teraz mamy tą zapominalską pięść, czyli chyba Supermana, nie jestem przekonany, ale tak mi się wydaje, 152 miliony, okej, okay, no i mamy to, i mamy też przy okazji osiągnięcie, super duper bohater osiągnie poziom 500, cyk, no i mamy, widzicie, oficjalnie na wojowniku poziom 500 dobity, no i jeszcze sobie oczywiście zrobimy tego kapitana poniedziałka, bo no może was ciekawić, jakie tutaj są statystyki tych lochów i tak dalej, to oczywiście zawsze sobie można zatrzymać, zrobić tam screena, sprawdzić, no ale tak czy inaczej, zobaczcie, kolejne osiągnięcie, ukończ trzecią ligę superbohaterów w strefie mroku, no i tyle, nie? I tyle, jeżeli chodzi o ten loszek zrobiony. W strefie mroku loszek nam daje 3 miliardy 100 milionów expa, tam bez 1 miliona, więc się nie będziemy rozdrabniać, no ale tak czy inaczej, no to już jest bardzo, ale to bardzo dużo, bo strefa mroku nam daje ponad 2 levele, więc no jak widzicie, dzisiaj troszeczkę tego expa wbiliśmy, no i ten 500 level został dobity, także w końcu oficjalnie to sobie zrobiliśmy. Co mogę tutaj więcej powiedzieć? No chyba ok, w sensie ja to zawsze powtarzam, ale wydaje mi się, że ok, w early game zawsze to tam jakiś delikatny buścik. No i oczywiście dla wysokich leveli darmowe poziomy, więc wydaje mi się, że nie ma co narzekać. Co dalej? Dalej będziemy mieli tutaj pewnie ten loszek za tydzień. W ogóle za tydzień się szykuje bardzo mocarne combo, bo będzie loszek o 16, nowy serwer o 16, no i jeszcze coś tam innego będzie. Pewnie tam wiecie co będzie, także nie wiem czy mogę mówić czy nie, no ale generalnie potężne combo tak czy inaczej. Więc no tak jak mówię, jeżeli właśnie chodzi o następny piątek, to grubo, no i na sam koniec właśnie ten loszek, który widzicie tutaj na samym końcu tej mapki. Tyle, coś jeszcze chyba miałem mówić, ale zapomniałem, a wiem, no to co wam powiedziałem, że chyba ci superbohaterowie nie są aż tacy OG powiedzmy, czyli tacy najbardziej znani, jakiś tam nie wiem, Wolverine powiedzmy, tak jak mówię, Spider-Man, jakiś tam, no Iron Man akurat jest, Superman chyba też jest, no ale są tacy ciężcy do rozeznania, przynajmniej z tego co widziałem na Discordzie, dużo osób miało właśnie problemy, żeby rozpoznać kto jest kto, ale nieważne, tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało.
troszeczkę taki spontaniczny odcinek, no ale mówię, no dopiero co wróciłem do domu, więc chciałem wam to nagrać standardowo. Mam nadzieję, że tak czy inaczej się dobrze oglądało. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Możecie pisać komentarze, wszystko to, co powiedziałem na początku, do czego są nawiązania w tym loszku, co myślicie o tej zmianie, która się szykuje z tymi nowymi serwerami i tak dalej. No i co, kciuka w górę, to nie wiem, czy już mówiłem, czy nie, ale oczywiście zostawcie. I tyle, dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!